Siemanko, ja jestem Łuki i witam w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was ogólnie takie pytanko i żaden tam vlog to nie jest, żaden tam gamingowy filmik to nie jest, tylko po prostu mam do was pytanie. Spoko roku, dzisiaj będzie jeszcze jeden film na kanale, więc no bez obaw, ale najpierw chcę wam zadać to jedno pytanko. Jak wiecie, ostatnio to mam troszeczkę sywu na kanale, pogram w ogólnie w Anno 1800, w Farminga 19, w Minecrafta, w Minecraft na Ukrainę, w Rocket League od czasu do czasu. No i oczywiście The Forest, ale The Forest nie pojawiało się od 3 miesięcy, się nie pojawiło. 3 miesiące temu ostatni odcinek był, więc no wstyd z mojej strony, ale okej, nieważne. No i vlogi są, ale vlogi to tam jest inna sprawa, bo na vlogi nie mam pomysłu, ale zawsze coś się tam znajdzie, więc no więc na vlogi tam jakieś tam na kanale są. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, no to przypominam wam o subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, abyście byli na bieżąco i dołączali do koronawiców. No i przypominam wam o tutaj Instagramie, no i tutaj gdzieś tutaj macie tam na dole, macie tam albo w opisie, albo gdzieś tutaj jeszcze na ekranie macie Discorda, więc no wbijajcie i dołączajcie, link odświeżam od czasu do czasu, więc no powinny być ok. Do rzeczy, o co mi chodzi? Jak wiecie, to te gry, co wam wymieniłem przed chwilą, no to nie pojawiły się pewnie wam gdzieś tutaj na ekranie, no to ogólnie gram od czasu do czasu. No i The Forest nie zadbałem, bo no nie będę już kłamał, ale nie wciąga mnie ta gierka w ogóle, ale chciałem, żeby mnie ta gierka wciągnęła i tutaj ogólnie to jest godzina, o której to nagrywam, proszę bardzo. Godzina, o której to nagrywam, ale okej, spoko. Głowę sobie tutaj na razie na szafę, ale nieważne. Więc no, o co mi tak tylko nie chodzi? Ogólnie, ci co rozmawiają są osoby widzowie na Discordzie, na moim własnym serwerze, do którego możecie dołączyć, w opisie macie link, więc no dołączajcie śmiało. No i osoby już zagłosowali, jakie gry chcą na kanale, abym ja nagrywał i przy tym fajnie się bawił. Nie ukrywam, ale nie chcę, co ja teraz powiedziałem, nie ukrywam, nieważne. Te gry, co wam wymieniłem przed chwilą, no to super mi się w nie gra. Spoko loko, super jest. Ale, jest jedno ale. Chcę, aby na tym kanale był w porządek. Czyli mamy 1 lipca, okres wakacyjny już się zaczął. Można powiedzieć, że dla was zaczął się już normalnie, szybciej się wam zaczął. Ale ogólnie 1 lipca zaczyna się okres wakacyjny i 30 sierpnia, tak to przemówię, czekajcie. Na chwilę sprawdzę, żeby nie było, że Łukasz, ty tam się nie znasz na sprawach takich tam ważnych. Sierpień, 31 sierpnia w sobotę kończy się okres wakacyjny. Więc no, chodzi mi o to tak bardziej, aby doprowadzić teraz przez ten okres wakacyjny, poprowadzić gdzieś teraz ten kanał porządnie i żeby to miało ręce i nogi, a nie tak jak roztrzepanie, jak miałem od lutego, ale i tak kanał dobrze się rozwija, dzięki wielkie, że jesteście i że subskrybujecie kanał, jak widzicie, to są vlogi na kanale, coś ciekawego zawsze robię, wykupiam się i takie tam inne tuperele. No i też jest gaming, ale właśnie vlogi swoją drogą i chodzi mi o gaming. O co mi tak tylko nie chodzi? W ankiecie, macie link w opisie i macie tam ankietę w tym linku i wbijajcie śmiało i o co mi chodzi ogólnie z tą ankietą. Tam macie pytanie proste. Jakie gry wybieracie, aby były na moim kanale? Vlogi już są. Wybierajcie śmiało maksymalnie 3 gry są do wyboru. Czyli 3 gry mogą być. Jeżeli z 7 gier, podam teraz taki przykład. Jeżeli z 7 gier wyjdzie na przykład 4 gry na topce, będą od 1, 2, 3, 4, to wybiorę tylko maksymalnie 3 gry, które są od 1, 2, 3, 4 z góry na topce. Więc no, te gry będę starał się, aby były coraz częściej na kanale. Ogólnie, wymieniłem wam na początku filmiku Anno 1800, Farming 19, Simulator 19, Minecrafta, Minecraft Moja Kraina, Rocket League'a, The Foresta i no, vlogi, mówię, vlogi odchodzą, bo to nie jest gaming, a gaming to są gry i unboxingi i tam inne tuperele. Więc no, jeżeli zagłosujecie, macie do wyboru te gry, które wam podałem. Jeżeli zagłosujecie, że niektórzy będą chcieli Minecrafta, The Foresta, Farminga i na przykład Rocket League'a, no to jeżeli na topce będzie Minecraft, Anno, Farming, The Forest, no to będę, to wypowiedziałem,
Powiem to, jak tutaj na topsy wygląda. Jeżeli będzie wyglądało to, jak teraz na topsy wygląda, czyli Minecraft, Anno, Farming na przykład, i te gry będą na topce 3, no to te gry będą pojawiać się na kanale. Oczywiście wiem, słuchajcie, że każda osoba chciałaby inaczej. Ja na przykład lubię grać sobie w Farminga, Minecrafta i w Farming, Minecraft i w... I z chęcią bym pograł sobie w Rocket League'a. Tak, bym pograł sobie w te gry. Ale wy na przykład chcecie coś innego, czyli chcecie na przykład Anno, Rocket League, The Forest. No to śmiało każdy z was ma ma taki... Ma... Jak to mogę powiedzieć? Każdy z was... Każda jedna osoba z was, czyli każdy widz, ma prawo napisać w komentarzu trzy gry, które wybiera. W głosowaniu, w ankiecie macie tylko jedną szansę. Tylko jedną grę. Nie mogę się wysłowić, sorki za to. Nie ukrywam, nie będę tego ukrywał, bo jest, już jest po północy. Więc no wypatrzcie mi za to, ale okej, okay, spoko. Więc no, każda jedna osoba w ankiecie może tylko zagłosować na jedną grę. Ale w komentarzu możecie śmiało, każda jedna osoba może śmiało napisać trzy gry, które chciałaby mieć na kanale. I w ciągu 24 godzin, może nawet szybciej, zobaczę, jak te statystyki będą się poruszać szybko, no to wybiorę akurat te trzy gry, które będą na topce. Policzę punkty z Anno. Może nie Anno, tylko co teraz mówię o grze Anno. Policzę punkty po prostu z komentarzach w... No w komentarzu, co będą napisane. Na przykład Franek napisze Minecraft, Farming, The Forest. Ktoś napisze Minecraft, Anno, Rocket League. Trzecia osoba napisze Minecraft, Farming, The Forest. Przez Pesanno. No to te gry, które będą się powtarzać najczęściej, no to dostaną swoje punktacje. I te punktacje to liczę sobie właśnie do popularności na ankiecie. Czyli tak jak właśnie macie teraz, gdzieś tu macie, a po tu macie ankietę. Jak to teraz w tej chwili obecnie wygląda? Bo tak jak właśnie mówię, to ankietę dałem szybciej na Discorda. Ci widzowie, co są ze mną na Discordzie, w link w opisie. Oczywiście to mojego Discorda jest, no to możecie śmiało wbijać i tam będziecie mieli ze mną kontakt, bo tam fajna zabawa się robi, no i też ogólnie ogarniam coś tam ze znajomymi i z bratem ogarniam serwer Minecraft. Wiem, klocki, ale spoko. Więc no, też będzie można ze mną razem współgrać i się dogadać jakoś, ale o tym to w innym filmiku na temat serwera. Ale tak jak właśnie mówię, mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam tak ogólnie, o co chodzi. Chodzi o gaming, zagłosujcie na temat gry. Każda osoba w ankiecie ma jedno głosowanie, a w komentarzu można napisać trzy gry, które by chciało. I tak to wszystko zostanie policzone i dana gierka będzie się pojawiać. Im popularniejsza gierka będzie miała w ankiecie, będzie na topce, na przykład na top 1 Minecraft, i będzie miała najwięcej jeszcze punktów z komentarzy, taką mam nadzieję, no to ta gierka będzie... Ta gierka będzie tak naprawdę nagrywana i będzie pojawiała się najczęściej z wszystkich gier, które są na top 3 z punktami policzonymi z komentarzami. Chyba dobrze wam to powiedziałem. Ogólnie ja chyba ten filmik będę kończył, bo wyszło mi to 10 minut, co nie planowałem, no ale każdy filmik, jak chcę wam dobrze to wytłumaczyć i po mojemu, a nie, że na szybkiego będę wam to pintalu, o co mi tylko chodzi, no to będzie właśnie tak, że what the fuck, o co mu chodziło? I właśnie o tym mi chodzi. Ogólnie, która jest godzina? 13 po północy. Jak nic, ale okej, okay, spoko. Więc no, mam nadzieję, że coś fajnego wybierzecie. Z tych gier, co ja wam powiedziałem, czyli Anno, Farming, Simulator 19, Minecraft, Rocket League, The Forest. Ogólnie lubię w to grać i bym tylko wam nie wymienił. Ale no, to zależy tylko od was. A dla mnie to będzie sama przyjemność, żeby pograć. Nic na siłę nie robię, po prostu gram w gry, które mnie tak naprawdę wciągają, i od czasu do czasu gram w każdą grę. Jak mogliście to zauważyć. No, tak jakby nie było. Z GTA 5 zrezygnowałem jednak. Bo to jednak tam będzie
Rów tam to zawsze ta popularność, ta GTA 5. Więc no, liczą się tylko te gry, które są w ankiecie i które wam powiedziałem i są też w opisie pewnie. Więc no, mam nadzieję, że dobrze wam wytłumaczyłem, co macie robić. Śmiało, walcie śmiało, jest was mało. Dołączajcie do grona widzów, subskrybując kanał, jeszcze raz wam to powiem. Łapkujcie, komentujcie, no i chyba to będzie na tyle. I widzimy się chyba w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, że dzisiaj o 10 godzinie będzie odcinek blok raczej wleci. Zabawa z basenem numer 2, więc wbijajcie śmiało. A jak nie będzie o 10, to będzie na pewno jakoś pod wieczór. Mam nadzieję, że zdążę, bo ja to wszystko będę robił w nocy. Ale no nic, tak jak właśnie wam mówię, nic na siłę, po prostu robię to, co lubię. Mogę tak to powiedzieć. Dobra, ja zmykam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że zobaczyłem, o co chodzi, tak mniej więcej, plus minus. Pamiętajcie, co macie robić. Mam nadzieję, że jakieś fajne gry wybierzecie, ogólnie wszystko są fajne, ale jakoś wybierzecie takie wiecie co chodzi. Taką, co mi się będzie, motywacja będzie do nagrywania tej gierki. I uciągnie mi oczywiście na komputerze. Mam taką nadzieję. A propos sprzętu, wam chyba powiedziałem, że nowy komputer planuję kupić w listopadzie, więc no, mam nadzieję, że plany mi wypalą. I tak to jakoś to będzie. W listopadzie czemu? Bo kończę 21 lat. Oh yeah. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dobrze wam wytłumaczyłem odcinek. Jeżeli obejrzeliście tego co odcinek, napiszcie mi w komentarzu. Będzie mi miło. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Bye.